witajcie. Dzisiaj z trasy przemierzamy do jakiejś wsi niedaleko Łodzi. Ale do czego zmierzam? Zobaczymy, jak ten film wyjdzie. Kręcimy sprzętem zastępczym. Pogadamy dzisiaj o filmach wartych uwagi. Survivalowych, przetrwaniowych. Zaczniemy od Marsjanina. Tak, Marsjanin. W jaki sposób to może być film przetrwaniowy? A właśnie, że może być. Facet znajduje się, za przeproszeniem, w dupie. W najgorszych warunkach, jakie mogą być, z dala od domu, na wsparcie raczej liczyć nie może. Kij, że to fikcja literacka, ale Elon Musk już dąży do tego, żeby takie akcje były na porządku dziennym. I do czego zmierzamy? W pierwszej kolejności facet racjonuje sobie żywność. Sprawdza wszystko, co może wykorzystać, na ile mu to starczy. Nie poddaje się, bo mógłby się poddać, mógłby powiedzieć: pierdziele, nie robię. I tak nikt po mnie nie przyleci, bo to raczej nierealne, tak? A facet, bo tam Wahlberg chyba go gra, przygotowuje sobie wszystko, spisuje, patrzy się, co może wykorzystać. Rejestruje codziennie to, co będzie go otaczało, żeby po prostu jakiś ślad po nim został, żeby psychika inaczej funkcjonowała. Później okazuje się, że facet jest botanikiem, więc może sobie wyhodować roślinki. Ale jak to w sytuacji przetrwania bywa? Przez chwilę mamy tendencję wzrostową, że fajnie wszystko idzie, będziemy żyli, jesteśmy zadowoleni, a za chwilę wszystko jebudu. I tak właśnie było w tym filmie, dlatego polecam, żebyście zobaczyli. Tam macie pokazane właśnie racjonowanie żywności, wykorzystywanie otoczenia, czyli tego, co mamy. Przede wszystkim walka od początku do końca i nie poddawanie się. Wszystko zależy od nas, od naszej determinacji. Jeśli nasza psychika jest nastawiona na przetrwanie, to niezależnie od warunku będziecie walczyli i przetrwacie. Coś byś, Paweł, chciał dopowiedzieć odnośnie tego filmu? Film dosyć spoko, jako element właśnie analizy dla przyszłych instruktorów przetrwania. Należy go opuścić i kazać im wyciągnąć wnioski. To by było na tyle. Pozdrawiam was.